Hej wam wszystkim, z tej strony Kacji i witam was w kolejnym odcinku World of Final Fantasy. Miejmy nadzieję, że kończymy ten dungeon. Więc bez przyciągania, lecimy dalej. Rozdałam oczywiście w międzyczasie jakieś tam skille, coś tam się nowego nauczyliśmy. Nic jakiegoś super niezwykłego, Ifrit się nauczył Hellfire. Więc to tak pokrótce. Jakieś tam punkty porozdawałam trochę. Ale miejmy nadzieję, że zbliżamy się ku końcowi z tym dungeonem. Ten z rurą był po prostu nudny, a ten zmęczący. Więc no... O Jezu, tego jeszcze nie było. Wybaczcie, chyba was walnęłam w mikrofon, ale prawie spadłam z fotela. Może Drake to wytnie. A jeśli nie, to przepraszam. Tak się podekscytowałam nowymi wrogami. Możemy jej bić piorunem, Ulana ewentualnie lodem. Dobra. No on dostał też waterę. To tak pobocznie. Mirpul. Nie wiem, aha, tak, bo nie trafił, bo Lan lata. A to atak, który wyrasta z ziemi. No dobra, mamy Robala. Nie wiem, po co mi on w sumie, ale... Pst, łapie tu w tej grze wszystko, więc no... Może będzie miał jakiś fajny Mirror Jewel. A, no tak, i mamy śmieszne opisy, więc no... What the fuck? Ten opis. Ja nie będę tego nawet próbować tłumaczyć. Przeczytajcie to sobie na spokojnie. Nie. What the fuck? To jest przerażające jakby. Nie wiem, jak twórcy wpadli na tego typu design. Dobra, i teraz mamy niestety rozgałęzienie. W lewo albo w przód. Dobra, ja poszłam w lewo, więc żebym się nie zajebała, jak będę musiała wrócić i żebym się nie cofnęła. Bo wtedy będzie mi bardzo, bardzo przykro. I tu mamy taką skrzynię oczywiście. Dobra, czyli teraz musimy iść w górę de facto. Dobra. Czyli tu. Okej. Okay. To walka! No, to znowu trubaki. A, Rain też lata. U wampira też jeszcze rozumiem, ale nie wiem czemu Ifrit w sumie lata. Chyba dosłownie, bo może. No nic. Najważniejsze, że nie jesteśmy damage'a. Do góry. To kolejny carbuncle. Yo. To myślę, że chyba go ponownie po prostu zabijemy i tyle. Tym razem użyję Dark Mysteries. Bardzo długa, całkiem epicka animacja. Dlatego pozwolę wam się nacieszyć. Tak, spajki to na szczęście nie magia, więc reflekt na nim nie działa, więc wszystko jest super. Herbankel został pokonany. Dostajemy za nie w ogóle armadżemy za te herbankle. I teraz on nam zespełni nową część luka. O kurwa. Chcę w tym momencie zjeść tego pada. Czyli muszę się teraz cofnąć i chyba iść znowu w lewo, I guess. Mam taką nadzieję. I jeszcze to, że tutaj nie ma mapy, to jest jakby w ogóle super. Tak, bo tego tutaj nie było. Dobra.
Ktoś, kto to wymyślił, powinien smażyć się w piekle. Ja mam wrażenie w ogóle, że idę źle, ale ja, jako że jestem już w połowie, to chociaż zgarnę skrzynkę. Czemu znałem tylko ten atak? Świeży się w ogóle rozlewa ten robak tak na dole, teraz to zobaczyłam, że tak jakbyś trochę płynie na dole. No dobra, zobaczmy co jest tutaj, jak już jestem w trakcie. Okej, okay. Czyżbym... Isn't it great how there's so many mirages to find here? Oh yeah, this place is the best. Blik, blik. Czy ja... To była dobra ścieżka, tak? 8 to chyba więcej niż 7, okej. Okay. O mój Boże, za jaki grzech. W górę to dobry trop w takim razie? A tu jest tylko skrzynka. A tu jest jeszcze coś. Dobra, chodźmy najpierw po skrzynki. Motorku, pomóż. Będę się bagować na każdej ścianie, ale co tam? Mam wrażenie, że jest minimalnie szybciej. Okej. Okay. Lodem? Nie. Ogniem? Albo wodą? Dobra. Ogniem. O, weźmy sobie Hellfire w sumie. Gdzie ona jest? Albo nie. Dobra, wrócimy temu. I zaraz sobie weźmiemy Hellfire. Bo chcę wam je pokazać w sumie. Lamp poszedł w Kimkę, a potem został brutalnie obudzony. Dobra, teraz Hellfire. Piu! Piękne. Było super. Kurde, no miałem sporo tego życia teraz. No? Dziwne. Dobra. Kolejna skrzynia. Ja jeszcze jakby do takiego totalnego spierdolenia tej lokacji czekam, żeby któraś skrzynia była mimikiem, więc to wtedy już w ogóle... Tam jest kolejny karbankel. Ja nie jestem pewna, czy się cieszę, czy w sumie cierpię. Także nie było. Idziemy pozbierać te skrzynie. Tamtych mi się chyba nie chce. No dobra, idziemy. Ja i mój motor lecimy zebrać te skrzynie. I znając życie, okaże się, że karbank blokuje mi tutaj dalszą trasę i będę musiała tak tutaj iść. O kuźwa! Tego się nie spodziewałam! 6. Możemy go bić ciemnością, możemy mu rzucić bają i z strony rain możemy go bić ogniem. Albo omele. Ja bym chciała to bio w sumie. To zada damage i być może narzuci... O, dobra, narzuciło truciznę. Trucizna jest zawsze spoko. Czy on ma wyciągnięcie AP? Nie, nie ma. No. No, kolce, kontra i trucizna. Pięknie.
cudowne kombo. A ona ma syfon. A ona jest narzuciła do niej. To może chwilkę jednak zająć mimo wszystko. Lan wyciąga sobie życie bijąc. Auć. Dobra, not so heavy. Możemy bić ciemnością, nie? Dobra. Połowanie, a później Dark Mysteries. Lana może bić, bo ona się tak leczy. O Jezu, dalej jeszcze nie. Och. Kontramet... Aha, teraz będzie kontrolucha meteorami. Tak mi się wydaje. Bo wykupiłam to też temu naszemu XL. 5000 ładnie. Tak, kontrolę meteorami. Zajebiście. Czy on... Aha. To chyba jest jednorazowe, miejmy nadzieję. Ta kontra. Nie? Nie. No poczekamy sobie, on jest jakieś zatu tutaj, więc nie... Whatever. Lampę poczekamy, po prostu wam znowu Dark Mysteries i to będę go zabić. Mam taką nadzieję. Albo nie. O, ale kontra mu się skończyła. Okej. To była niespodziewana walka. Nie będę ukrywać, jestem zaskoczona. Jednocześnie dostaliśmy całkiem mało ekspozyto. Dobra, tam mi się już nie chce jechać. Nawet jeśli jest tam jakaś skrzynka, to whatever. O, chociaż może tam jest coś fajnego. Jestem zbyt ciekawska. Przejście dalej? Okej. Ale nie, to my się w takim razie cofamy tego karbankla, bo to jest dziwne. Zapamiętamy sobie, że tutaj jest przejście dalej obok otwartych skrzyń. Ale w takim razie to co jest tutaj? Ma skrzynię. To jest dalej... Okej. Wow. Nawet nie wiem. Tym bardziej, że warto go właśnie zabić w sumie, bo daje nam te armadżemy. Ale... A, tam są skrzynie. Trzy. Okej. To jakbyśmy musieli się tam dostać teraz? Tędy? Wait, a tu? Oho. Dobra. Ice Resistance 125. Na pewno weźmiemy sobie Bablica. On już ma 100. Nie mamy nic średniego, żadnego średniego wroga. Dupa trochę. To jest ciężkie, brakuje nam jeszcze i tak. No dobra, ja chcę to zrobić. Weźmiemy sobie Serafi w takim razie. I niech nam da coś lodowego z tych średnich. Sort. Size.
Dobra, to. A ile to ma wagi? 3. Powinno być ok. Ale dobrze, zobaczę, może coś jeszcze. Też 3. To jedynie waży więcej. Ale to nie. Też nie. Bomba z jakiegoś powodu. Bomba waży 4. No dobra. Bablic. Bomba. I rowal. Okej. Okay. No to są zwykle no, takie, nie wiem, bardzo dodatkowe rzeczy, więc może będzie jakaś fajna walka z jakimś fajnym wrogiem. Okej, okay, dobra. Czyli trzeba było i zabić Karbankla i zrobić to, jasne. O Jezusie. Siedzimy sobie, już ciasno trochę zrobiło. Czy tu coś jeszcze? Nie. Dobra. No okej, okay, dobra. Whatever. Gdzie tylko nie było tylu walk. Dobra, ogniem miałam ich pić i wodą. No, zaabsorbował w ogóle wodę. Nie chyba. No, nie mogę używać. Jakiś by nie wiem co. Dobrze, zniknęło. Super. Ale za karek spalę. No trouble at all. Victory. Dobra, wracamy i lecimy do wyjścia. Ale ten dungeon jest długi w ogóle. To jest jakby 8 poziom tego dungeonu. Come on, hang in there, you the two. We're getting a little bit closer to them every step that we. Ah! Huh? What's the matter, Tama? Nothing. Something just that gave me a start. That's all that it was. Dobra. To jest piekło. To jest moje osobiste piekło. Tym bardziej biorąc pod uwagę moją orientację w terenie. O mój Boże, to już chyba koniec. Tama, what's wrong? Are you okay? Their threshold is just way too the strong. Like they're invalidating my the existence. They must
Really, the hate me. I can't bear to see you in pain. Please go back. But I can't go the back. The three of us are a team. Inacro told me to look after you. Well, you'll be here in spirit, and that's what counts. We'll call you if we get into trouble. Please? For us, okay? Oh, all right. But stay on the guard. You still have no idea who you're dealing with. Hey, we can handle them. I mean, come on. We've held our own against almost everything we faced. Right. And don't forget, he's got me. We'll be fine. All right, if you're the with him. What? I'm no good on my own? That goes without the saying. Dude, ouch! Okay. Well, if you're sure, I guess I'll head the back. See you soon! All the right? Yep. You know it. Bye. Aura tego miejsca jest tak przytłaczająca, że Tama, odesłaliśmy Tamę po prostu, bo nie wiem, cierpi od aury tego miejsca i od tego, jaka moc tutaj jest. Więc odesłaliśmy ją, nie wiem, do duszkowej postaci w miejscu, gdzie przebywają miraże, kiedy nie są z nami. Lon, you ready? Yeah. Let's thrash. Ale tak, ten Ben John zajął nam tylko prawie godzinę. Jej! A przeszłam tą grę już 3 razy, więc nie, powiedzmy, wiem jak on działa, kind of, czy coś. I teraz się zgubię, żeby potwierdzić moje słowa. O matko, i kolejna walka. Fuh. Tu mamy tylko wiatr i ciemność na tą ekipę, a na tą mamy Dobra. Och, jeszcze się leczą. Dobra, to trzeba w takim razie jak najszybciej je wykończyć, a nie sobie bić. Bo skoro jeszcze się będą leczyć, to... Dobra, idę z głowy. Oczywiście. Mam leczenie, więc końców nie ma, więc może sam wyżywić. Leczę się potem po walce, pewnie zapomnę. To była dobra walka. Od razu się umleczymy. Przynajmniej zużyliśmy te potiony. Super. W dół. Byśmy ustawieni w dół. Oby to było dobra. No dobra. Nie widzę kolejnego Carbuncla. Zabawne w sumie, że ta animacja trwa tak długo, że jakby ręki w tym czasie już może mieć komendę ataku. No dobra, kolejny Carbuncle zamordowany. To tak chyba, kurde, piąty.
niszczymy całą populację Karbankli. To jest trochę przykre. Ostatnia możliwość cofnięcia się do początku, ale jako że ja nie mam pojęcia, czy wtedy moglibyśmy wrócić z powrotem tutaj, to nawet nie zamierzam próbować. Na myśl o tym, że miałabym to przechodzić jeszcze raz, to boli mnie coś w środku. Dobra, okej, musimy zrobić kolejnego Karbankla. Totalnie nie jest to przedłużanie gry i w ogóle. To jest zawsze spoko. Dobra, kolejny Karbankl zabity. O, dostaliśmy Karbankl Memento, czyli to był ostatni, obstawiam. Bo dopiero teraz jesteśmy Memento. Tak, dobra. Czyli to chyba już na szczęście ostatni. Ostatnia prosta. No i koniec końców, nie wiem, zeszła praktycznie godzina ten dungeon. Mój Boże. Dobra. Te drzwi w ogóle! Tu zejdę. Wyrzucimy ogólnie to i to. Zapiszemy. I lecimy. Nie będziemy aż tak wcześnie kończyć odcinka. Najwyżej będzie dłuższy. Włazimy przez drzwi do statku. Tak to widzę, jak drzwi takie, nie młodzi, podwodne albo czegoś takiego. I teraz pewnie będzie mi blisko. Mamy Awen. Walczącą z jednym z Keroldów z pomocą jej syreny. Release Lady Luce! How long must this continue, Eleanor? 100 years and counting now, and yet commanding just one body proves a chore. How lowly and pathetic can you get? My body gives me more trouble than yours does. Oh, but I do wonder about that. Hey, scumbag! We've been looking for you! If you think you can just wreck the world and get away with... Lan ciśnie jakby epickie disy, a w tym czasie Rain tak... O kurwa, nasza siostra tam leży na glebie. Then you have got another thing coming! When are you... Awen, you okay? So you've made it this far. But no more. You have to stop. You mustn't fight. I know you want to, but you simply can't. What drivel, what tripe, a farce beyond compare! Are you quite certain of that? What if they are the world's true champions awakened at last? Should we not deal with them now? And now it's you who's causing me to grin. The Crimson Prophecy's a done affair. The story needs no postscript, no twist and no spin. Exit. Begone, you whelps! Let's do this, Lon! That's right! It's on! No, dobra. No, dobra. Czyli możemy go zatruć. Pamiętam, że to ostatnio właśnie zrobiłam. Ona niech sobie narzuci w tym czasie regenerację, bo się to przyda na pewno. No, nie wiem, zaobserwowała akurat. Powinna rzucić sobie tarczę magiczną. Ją możemy bić wodą i ciemnością. Super, że nie ma tutaj nic kurwa do roboty w tym momencie. I możemy ją oślepić.
No dobra, ten kamień, niech Rainium chociaż oślepi, czy ona ma jakieś debuffy w ogóle? O, mam Fire Rage, nie wiem kurwa skąd. No i może jego bić ogniem, nie. No dobra, to spróbuję pozbyć się może najpierw jego. Chciałam użyć w ogóle Fire Rage, ale zrobiłam. Dobra, dobra. Okej, okay. Lan niech go zatruje teraz. Żeby już mu też leciały klapsy. Dobra. Rain, a ją będzie biłam w takim razie. Okay. Tu mamy ten fajacze gdzieś tu na niego. Niech płonie i będzie zatruty jednocześnie. 1500 damage'a z trucizny, to jest dobry gim. Dobra, spoko, dopóki bije fire'om w rain, to jakby whatever. Kolce, a dostał teraz kontrą od wszystkich. Dobra, Bizumele możemy szybko jego, żeby wpadł jak najszybciej. Patrz, będzie na wszystkich. Tak. No i będę na tyle gwiazdy. My się musimy podleczyć. Na szczęście ze wzmocnieniem refli nawet zwykły cure wystarczy. Tak nam leci. Dobra, nie przyjdzie sobie tego. Ale Rain niech zaraz sobie na chwilę zdefenduje, niech sobie ten stag wzmocni. Dobra. Jeszcze mam w ogóle flare. Okej, okay. Zobaczmy. Spoko. Dobra, on padł. Jej zatruć nie zatruje mnie, tylko może ją oślepić. Flash bomb. Dobra, weszło. Przynajmniej będzie rzadziej trafiać. Zawsze coś. Chyba coś się trafi. Wow! Będziemy sobie... A nie, nie, to nie będzie kill chociaż. No, dostaję z powolnym szlak, widzę, z rzędu rana się rozpadnie chyba. Nie, i jeszcze się trzyma. Dobra. Cure. Gdzieś mamy te wobble stopery śmieszne. Tu. Dobra. Sytuacja uratowana trochę. Ten jest spowolniony, ale whatever. Nie będziemy tracić tury na zdejmowanie tego z niego. Lepiej być wyczonym na full, tym bardziej, że ona bije lodem. I widzę, lubi tym spamować.
A my za to będziemy spamować tym, skoro im to boli. No dobra. Poziomy spadły. Gra daje nam bardzo dużo przedmiotów wskrzeszających, tak just saying. Oj, cutscenka anime. People? Huh? Is that... No. No more frowning. Now, let's smile. You should turn those corners up, or your happiness will spill right out. You don't want that to happen. But everybody makes fun of me because they say my arm is creepy. But look. Mine are the same. See? And there's more. Did you know that these arms are very special? They're proof of the joy you'll bring the world. But only one of my hands looks like yours. You have one. Lan has the other. So as long as you both work together, there's no happiness you can't attain. Please, you have to stop gathering so many mirages. Why's that? We're really good at it. You of all people should be proud. Yeah, well, it's a good thing. You don't have a proper handle on any of them. Think of the trouble you're making for those around you. Well, what do I care? It's not any trouble for us. Fine, then don't you care about your mother? The more mirages that you take away from her... Oh, please. Mom loves seeing us excel. Don't even pretend it doesn't make her happy. Dad, I just think you're jealous because you don't know how to do it. Busted. Just stop. You don't realize. You're the one who said that everyone's lives would be easier if we summoned those gods or whatever. Don't chicken out now, Win. Yeah, remember? Why else would we even be up here? You're wrong. A path to another world will... Just shut the honk up. Huh. I know what to do with you. What? Hup! To wam czegoś nie przypomina, to miejsce? Ja tak Are you the one who summoned me? What is going on? Hey, who are you? Children, get over here! Answer me! Who are you? Rohan! No. Dad. I didn't. These are fine vessels. How astonishing for the first creatures I find to be humans of so high a caliber.
So, who will join me? Two bodies! Take them! Dobra, może w tym miejscu zrobimy pauzę. No mam nadzieję, że byliście na to gotowi. Jeśli nie, to mam nadzieję, że jakby pozbieracie się po tym dość szybko, bo to nie koniec. To jakby będzie gorzej. A tak to zostawmy. Podsumowując to, co zobaczyliśmy, Rain i Lan byli dupkami i zachowywali się jak gówno dla swojej, nie wiem, przybranej siostry, bo dostali, nie wiem, znaki, symbole, moce, whatever, po swojej mamie do przywoływania miraży, które przywoływali dla zabawy, bo, nie wiem, Rain chciała mieć kota, więc przyzwała sobie Karla. I, nie wiem, byli totalnymi dupkami zapatrzonymi w siebie, bo wiadomo, że są najlepsi dzięki temu i jakby powiedzieli własnemu ojcu, że jest zazdrosny, bo tego nie potrafi i dlatego ich strofuje. I nie potrafili zobaczyć jakby co się dzieje i tak dalej. Wpadli na świetny pomysł, że przyzwą sobie bogów z innych światów. I skończyło się to tak, jak widzieliście. Czyli wrogowie, z którymi walczyliśmy, to tak naprawdę przemienieni rodzice naszych bohaterów. Dlatego też Awen generalnie tak się w stosunku do nas zachowywała. Teraz widzicie, że no jakby z jednej strony miała tego pełne prawo, ale z drugiej strony coś by jej mogło zaświtać, że jakby bohaterowie faktycznie nic nie pamiętają i no ale dobra, powiedzmy, że jakby po tym, co widzieliście, no, mogła być zła, delikatnie mówiąc, więc wracamy do tego, co się będzie działo teraz dalej. Did that happen? What was that? What did we just see? Lady Luz! Owen, you're here? You're both safe. I'm so glad. Oh, so glad. Are you really our mom? Rain and Lan, they lost all of their old memories when they were spliced out of Grimoire. They don't remember a thing. Lucky them. But that's good. Please, Howard, promise me that you'll forgive them. For me? Nie uśmiechaj się. I never... Subtlety. I can never abide it when a more direct solution is at hand. Come now. Did you not have some wish? Some grand desire you came here for me to grant? Jakby, czy wy to widzicie? Gościu ma sukienkę ze skrzydeł. Show me resolve! Show me ingenuity! Show me your power! Show me all the mirages at your behest! But do not show yourself to be lacking! What are... What kind of... thing are you? I am Brandalis! The mighty king of Bahamut! And number 25, the X-9 Knights.
Trochę członki, trochę epic. No. You are nothing but dust! Dobra, i tutaj zaczynamy walkę. To jest taki... Dobra, dam mi się wygadać jeszcze. You fiend. I'm gonna make you wish that you were never born! Sis, you okay? To jest taki fajny właśnie etap, gdzie między tamtą walką a tą nie ma save'a, nie ma checkpointu, nie ma przerwy. Kontynuujemy ją jakby. To jest taka bardzo, bardzo fajna rzecz. Ale dobra, jako że trochę nam się to przyciągnęło, a ja jestem prawie że pewna, że po tej walce będzie dalej fabuła i nie wiem, zrobiło nam się 1,5 godziny odcinka, to zakończymy sobie w takim nietypowym miejscu, po prostu tutaj w środku walki i w tym samym miejscu rozpoczniemy kolejny odcinek od tej walki, bo no nie ma za bardzo kiedy zrobić przerwy w trakcie. Więc w tym momencie sobie kończymy. Tyle ode mnie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, jak bardzo rozwalony mózg macie po tym, co zobaczyliście, bo jestem ciekawa, czy się spodziewaliście tego, co się stało, czy totalnie nie. Więc dajcie znać. I dzięki za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!